Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. Kolejna mało znana polska sprawa. Po raz pierwszy trafiłem na nią 3 lata temu. Pamiętam, że było wtedy dosyć późno. Jechałem starym pociągiem Regio do miejscowości, w której studiowałem. W szyby uderzały krople deszczu. Idealny klimat na czytanie o przerażających sprawach. Miałem ze sobą najnowszego detektywa. Jeden z artykułów dotyczył sprawy ataku na kobiety z początku lat 70. Ta historia niezwykle mnie zaciekawiła i utkwiła mi w pamięci. Wówczas zaczynałem dopiero moją przygodę z internetową twórczością i nie myślałem nawet, aby opowiedzieć o tej sprawie u siebie. Jednak przez te 3 lata historia chodziła mi po głowie i chyba domagała się tego, aby w końcu się za to zabrać. Proszę, rozsiądźcie się wygodnie i pozwólcie wczuć się w klimat tej mrocznej opowieści. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Krzysztof Plewa, pętlarz. Licz do 20. Jak skończysz liczyć, możesz otworzyć oczy i wstać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Przerażona kobieta, gdy tylko usłyszała oddalające się kroki, zaczęła wzywać pomocy, a chwilę później znalazła się na komisariacie milicji. Ratunku, na pomoc! Ktoś mnie zaatakował! 13 września 1970 roku. Właśnie wtedy po raz pierwszy zaatakował pętlarz. Mężczyzna, który w najbliższych 2 latach zrobi to jeszcze 16 razy. Ofiara to 20-letnia Teresa. Dziewczyna wracała z dworca PKP do domu. Szła sama. W pewnym momencie zorientowała się, że ktoś ją śledzi. Za chwilę poczuła zaciskający się na szyi sznur. Straciła przytomność, a sprawca zaciągnął ją do pobliskiego lasku. Gdy odzyskała świadomość, kazał jej zamknąć oczy i liczyć do 20. W tym czasie uciekł. W okolicy od 4 lat głośno było o napadach na kobiety. Milicja poszukiwała bowiem słynnego wampira, który atakował w miastach na terenie Śląska i Zagłębia. Początkowo pojawia się przypuszczenie, że to właśnie on zaatakował 20-latkę. Jednak poszukiwany wampir działa w zupełnie inny sposób. Atakuje przez uderzenie w tył głowy, nie dusi swoich ofiar. Ponad miesiąc później dochodzi do następnego ataku. Okoliczności są bardzo podobne. 21 października 1970 roku. W Klimontkowie obok Ząbkowic-Będzińskich wracająca około północy do domu Czesława G. czuje ucisk na szyi i traci przytomność. Gdy się budzi, jest związana i do połowy naga. Stoi nad nią mężczyzna. Czesława dokładnie mu się przygląda. Zwyrodnialca widzieli także inni świadkowie. Milicja po zaledwie 2 atakach dysponuje szczegółowym rysopisem sprawcy. Wiek około 20 lat. Brunet niskiego wzrostu. Około 1,60 m. Na miejscu zdarzenia udaje się zabezpieczyć jego ślady obuwia. Ściągnięty zostaje także pies tropiący. Zwierzę podejmuje trop. Prowadzi milicjantów do pobliskiego hotelu robotniczego. Kobieta w portierni przyznaje, że niewiele wcześniej do budynku wszedł niewysoki mężczyzna. Musimy przejrzeć wszystkie pokoje. Proszę wydać nam klucze. Prokurator wydaje komendę, a milicjanci wkraczają do akcji. I zaczynają plądrowanie hotelu. Budynek zostaje obstawiony. Nikt nie ma już szansy, aby stamtąd uciec. Szybko udaje się dotrzeć do mężczyzny, o którym mówiła portierka. Facet pasuje do rysopisu. Zostaje przewieziony na komisariat. Zabezpieczono także jego odzież oraz obuwie. Panowie, byłem na małej wódce. Nie brałem udziału w żadnym napadzie na kobiety. Uczciwie pracuję na kopalni. Badania potwierdzają, że na zabezpieczonych przedmiotach w pokoju podejrzanego nie ma żadnych śladów przestępstwa. Mężczyzna, owszem, wrócił do hotelu w nocy, ale znajomi zapewniają mu alibi. Zostaje wypuszczony. Napastnik wciąż jest na wolności. Przez swój sposób działania zbrodniarz nazywany jest pętlarzem.
po raz kolejny atakuje 5 miesięcy później. 21 marca 1971 roku. Będzin. 17-letnia Krystyna samotnie wraca z dworca do domu. Ktoś zarzuca na jej szyi pętlę, jednak ta zatrzymuje się na brodzie. Krystyna łapie sznur obiema rękami i wyszarpuje. Odwraca się i widzi uciekającego, niskiego i szczupłego mężczyznę. Opis zgadza się z mężczyzną, który zaatakował już dwukrotnie. Tym jednak razem do milicji trafia ważny dowód. To przewód elektryczny, który wyrwała z rąk napastnika ofiara. Miał około metr długości. Ucięty został prawdopodobnie kombinerkami. Ten przedmiot może okazać się kluczowym dowodem, ponieważ pod mikroskopem widać wyraźne smugi w miejscu przecięcia kabla. Jeżeli uda się złapać sprawcę i zabezpieczyć kombinerki, którymi się posłużył, będzie można zweryfikować, czy napad z 21 marca to sprawka podejrzanego. Miesiąc później pętlarz atakuje ponownie, tym razem w oddalonej o około kilkanaście kilometrów Szczawkowej. Do napadu dochodzi 18 kwietnia 1971 roku. Sposób działania jest identyczny. Przed północą sprawca zaciska pętlę na szyi samotnie idącej kobiety. Ciało przeciąga w ustronne miejsce i tam dokonuje gwałtu. Ponownie pozostawia po sobie ślad obuwia, który zabezpieczają milicjanci. Prokurator ustala podstawowe warianty śledztwa, jednocześnie przyjmuje następujące założenia. Pętlarz to mężczyzna jeżdżący pociągami. W tych środkach transportu szuka swoich ofiar, wysiada na tym samym przystanku co one, śledzi je i w odludnym miejscu atakuje. Nie wykluczam, że może polować w pobliżu dworca. Milicja sprawdziła najbardziej zagrożone miejsca, ale nie trafiono tam na mężczyznę pasującego do rysopisu. Miesiąc później pętlarz ponownie daje o sobie znać. 13 maja 1971 roku. 20-letnia Zofia Strzebni udaje się na nocną zmianę. Mężczyzna zarzuca na jej szyi pętlę, ale podobnie jak jedna z wcześniejszych kobiet, Zofia łapie ją obiema dłońmi. Spogląda na napastnika, a ten spokojnie odchodzi, tak jakby niczego się nie obawiał. Nie podejmuje kolejnej próby ataku. Tym razem narzędziem pętlarza nie był kabel, a spleciona linka zakończona dwoma uchwytami, które miały umożliwić swobodne włożenie tam dłoni, aby efektywnie zacisnąć pętlę. Sposób działania zboczeńca jest nietypowy. Nie doprowadził do śmierci żadnej z zaatakowanych kobiet. Czy samoduszenie ofiary jest dla niego wystarczającą przyjemnością? Może podniecają go drgawki przedśmiertne, które występują podczas takiego działania. Milicja zatrudnia do współpracy psychiatrów oraz seksuologów. Specjaliści zastanawiają się, co kieruje zbrodniarzem oraz w jakim środowisku należy szukać tego dewianta. Jeden z psychiatrów sugeruje. Przypuszczam, że jest to człowiek z kompleksem zrodzonym na tle małej wydolności seksualnej. Wstydzi się swojej niemocy i dlatego stara się wyłączyć świadomość zniewalanych dziewcząt. W międzyczasie dochodzi do kolejnych napadów. Ofiary to 25-letnia Stanisława oraz Maria. Pierwsza z kobiet zaatakowana została w Trzebni. Do zdarzenia ponownie doszło w pobliżu dworca kolejowego. Sprawa zaczyna robić się coraz poważniejsza. Śledczy zauważają także pewną analogię dotyczącą dat napaści. Pętlarz zazwyczaj atakuje 13 albo 21 dnia miesiąca. Kolejny atak również ma miejsce właśnie 21 maja 71 roku. Do napaści młodej Lucyny dochodzi w Dąbrowie Górniczej. Kobieta wracała z nocnej zmiany. Tym razem napastnik zebrał z ręki ofiary zegarek. Milicjanci liczyli na to, że uda się dzięki temu go złapać. Zegarek wcześniej czy później pojawi się na czarnym rynku. Będziemy sprawdzać takie transakcje. Urządzenie oczywiście nie musiało trafić do sprzedaży. Pętlarz mógł podarować zegarek swojej dziewczynie albo małżonce. Mógł zachować go także dla siebie jako trofeum, aby w każdej chwili przypomnieć sobie o dokonanej napaści i może w ten sposób emocjonalnie powrócić do tej zbrodni.
Z każdym kolejnym atakiem śledztwo nabierało coraz większego rozpędu. Zatrzymano i sprawdzono mężczyzn pasujących do rysopisu pętlarza. Szczególnie sprawdzano ich odzież oraz obuwie. Ślad pozostawiony na miejscu jednego z poprzednich ataków pozwolił ustalić, iż pętlarz miał na sobie buty pochodzące z bydgoskich zakładów. Była to seria trampek i półtrampek produkowanych w 1969 roku. Studiowano kartoteki osób leczących się u psychiatrów. Laboranci sporządzali tysiące ekspertyz, a tymczasem pętlarz nie przestawał atakować. 1 lipca 1971 roku. Do ataku dochodzi w Oświęcimiu. Modus operandi wygląda niemal identycznie. Sprawca zakrada się do samotnie idącej kobiety i zarzuca na jej szyi pętlę. Szłam ze stacji kolejowej. A że było późno, postanowiłam skrócić sobie drogę do domu. Poszłam wzdłuż torów. Tuż przy semaforze obejrzałam się, bo tam tory obniżają się i można przez nie przejść. Ponieważ żaden pociąg nie jechał, przeszłam przez tory i zbliżyłam się do budki nastawniczego. W pewnej chwili poczułam, że coś mi uciska szyję i tracę przytomność. Obudziłam się w kartoflisku, niedaleko nastawni. Tym razem nie doszło do gwałtu. Ale sprawca ponownie zabrał ze sobą kilka rzeczy należących do ofiary. Był to zegarek, torebka, gotówka oraz składana parasolka. Miesiąc później, kolejny napad. Sosnowiec. Sprawca zaciska na szyję ofiary pętlę, ale zostaje spłoszony. Milicja przeszukuje teren ataku. Są patrole na dworcach w Sosnowcu i w Będzinie. Zatrzymane zostają autobusy i tramwaje. Śladów szukają psy tropiące. Jednak nic to nie daje. A tydzień później dochodzi do kolejnego ataku w Teneczynku koło Krzeszewic. Ofiara to 20-letnia Irena, a na miejsce ataku pętlarz wybiera okolice dworca. Każda z zaatakowanych kobiet wnosiła kolejny szczegół, który mógł doprowadzić do zamknięcia śledztwa. Zaatakowana Irena zwróciła uwagę na charakterystyczne wąsy. Ten element został naniesiony na portret pamięciowy, który rozesłano do wszystkich milicjantów w regionie. Jednak pętlarz nie zwalniał tempa. Półtora miesiąca później pojawia się w Łazach. Tam 4 października obezwładnia Alfredę K. Postępuje w ten sam sposób co wcześniej. Ciało przenosi w odludne miejsce. Ponad 2 miesiące później dochodzi do kolejnego ataku. Ofiara to 13-latka, najmłodsza ze wszystkich zaatakowanych kobiet. Wracałam ze stacji do domu. Przeszłam przez kładkę nad skawinką i kiedy byłam obok ogródków działkowych, usłyszałam, że ktoś za mną biegnie. Kolejna ofiara była zaledwie 3 lata starsza. 16-letnia Teresa została napadnięta 20 kwietnia w Wolbrumiu. W czasie dokonywanych napadów milicja aresztowała wiele osób. Jednak gdy pętlarz nie przestawał atakować, wypuszczano z aresztu kolejnych podejrzanych. Analizowano miejsce napadów. Zastanawiano się, w której miejscowości pętlarz może pojawić się po raz kolejny. Sprawca albo miał wiele szczęścia, albo umiejętnie zacierał ślady. Przy wielu sprawach na miejscu zdarzenia pojawiły się psy tropiące, jednak nie były one w stanie wyczuć kierunki ucieczki pętlarza. Aż w końcu przyszedł ten ostatni napad. 5 lipca 1972 roku. Pętlarz wybrał na miejsce polowania Tarnów. 23-letnia Barbara zdołała chwycić zaciskający się na jej szyi kabel i wyrwała go z rąk napastnika. Pętlarz ucieka, ale kolejnego dnia atakuje ponownie inną kobietę w tym samym mieście. Przebieg zdarzenia jest identyczny. Śledzi ofiarę, szuka odludnego miejsca, podchodzi bliżej, zaciska pętlę na szyi. Po utracie przytomności zabiera ciało w ustronne miejsce. Dokonuje gwałtu, podczas którego z jego kieszeni wypada kilka drobnych przedmiotów. To m.in. trzpień do osadzenia klamki w samochodzie Warszawa lub Syrena, skrawek karty kempingowej i bilet autobusowy. Na komisariat zgłasza się również bardzo ważny świadek. Gdyby nie ten kilkuletni chłopiec, może nigdy nie udałoby się schwytać pętlarza. Dziecko przypomniało sobie, że przy drodze nieopodal miejsca ataku stał pojazd, syrenka. Nikogo nie było w środku. Chłopiec dla zabawy powtarzał pod nosem numery rejestracyjne tego pojazdu.
Nie zapamiętał ciągu cyfr dokładnie, ale był pewny, że były tam dwie jedynki, czwórka i ósemka, a także litery SP. Najbardziej pasująca konfiguracja to rejestracja o numerach 4811 albo 4118. Litery SP widniejące na tablicy oznaczały Sosnowiec. Jeżeli pojazd należał do pętlarza, a wiele na to wskazywało, był to bardzo ważny element w śledztwie. Milicjanci dotarli do mężczyzny, na którego zarejestrowany był pojazd o numerach, które wskazał chłopiec. Jednak był to nietrafiony strzał. Mężczyzna od wielu lat nie korzystał z samochodu. Tablice były na jego strychu, a zresztą jego pojazdem była Skoda, a nie syrenka. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 1 sierpnia 1972 roku. Milicjant Jerzy Koftis rozpoczyna służbę na ulicach Oświęcimia. Wraz z nim jest drugi funkcjonariusz. Przed wyjazdem z jednostki panowie słyszą jeszcze ostatnią wskazówkę oficera dyżurnego. Zwracajcie uwagę na syrenkę o numerach SP 4811 albo o numerach podobnych. Szukamy pętlarza, a ten bandzior może jeździć właśnie takim samochodem. Kombinacja cyfr była łatwa do zapamiętania, ale na wszelki wypadek plutonowy zapisuje je jeszcze w swoim notatniku. Koftis ma przy sobie również rysopis podejrzanego. Milicjanci ruszają w trasę, starą, wysłużoną Warszawą. Powoli zbliża się noc. Miasto staje się coraz bardziej senne i spokojne. Około 22:00 patrol rusza w kierunku dworca kolejowego. Z naprzeciwka wyłania się samochód. To syrenka. Kierowca zostaje zatrzymany. Jeden z milicjantów od razu zwraca uwagę na numer rejestracyjny. 8411SP. Nieco różni się od numeru, który poszukują. Oficer dyżurny wspomniał o 4811, ale mimo wszystko numer jest bardzo podobny. Milicjant dyskretnie zagląda w rysopis poszukiwanego mężczyzny. Pętlarz jest bardzo niskiego wzrostu, a kierowca syrenki również nie ma więcej niż 1,60 m. Podobna jest także twarz. Może jest to tylko zbieg okoliczności, a może doszło do zatrzymania poszukiwanego od 2 lat groźnego przestępcy. Jeżeli tak właśnie jest, nie ma pewności, jak się zachowa. Może mieć przy sobie broń, może zacząć uciekać. Nie można go wystraszyć. Powód zatrzymania to nadmierna prędkość i nieprawidłowe oświetlenie. To drobiazg. Pojedziemy z panem do komendy i tam na miejscu sprawdzimy lampy, regulujemy i wszystko będzie w porządku. Zatrzymany kierowca jest spokojny. Wygląda na to, że uwierzył w słowa, które przed chwilą przekazał mu jeden z milicjantów. Wspólnie jadą do najbliższej jednostki milicji. Zatrzymany to Krzysztof Plewa, mieszkaniec Sosnowca. Mężczyzna nieustannie powtarza, że nikomu nie zrobił krzywdy, a za brak świateł może zapłacić mandat. Jest coraz bardziej zdenerwowany. Zostaje poddany rewizji osobistej. Milicjanci każą mu się rozebrać. Plewa blednie i zaczyna się trząść. Najpierw milicjanci sprawdzają jego ubranie i opróżniają kieszenie. Później mężczyzna się rozbiera. Stoi przed funkcjonariuszami nago. Na jego prawej nodze znajduje się coś, co zwraca szczególną uwagę milicjantów. Wokół kostki pod skarpetką owinięty jest sznur bawełniany. Zastanawiające. Raczej rzadko zdarza się, aby zatrzymany przypadkowo mężczyzna miał przy sobie tego typu gadżety. Co więcej, ukryte w tak nietypowym miejscu. Tego odkrycia Plewa bał się najbardziej. Dlatego widać było u niego tak duże zdenerwowanie podczas rewizji. Mężczyzna czuje, że musi się z tego jakoś wytłumaczyć. Najpierw opowiadał, że wybierał się do teściów. Później przekonywał, że celem podróży był zakup jarzyn, którymi handluje w Sosnowcu. Jednak jak wytłumaczyć ukryty pod spodniami sznur? Dobrze. Powiem wam prawdę. Jechałem do kobiety, którą kocham. Bo chciałem zobaczyć ją ostatni raz. A
potem odebrać sobie życie. Chciałem się powiesić na tym sznurze. Ukryłem to przed żoną, bo gdyby wiedziała, że wychodzę z tym z domu, na pewno zaczęłaby coś podejrzewać. Sznur miał zaledwie 80 cm. To zbyt mało, aby się powiesić. Ale 80 cm wystarczy, aby poddusić dziewczynę w taki sposób, w jaki 17 razy robił to pętlarz. O zatrzymaniu podejrzanego powiadomiono Komendę Wojewódzką Milicji. Grupa śledcza, która od 2 lat próbowała wytropić pętlarza, przystąpiła do działania. Prace rozpoczęto od przeszukania mieszkania Krzysztofa Plewy. Tam znaleziono wiele ciekawych przedmiotów. Zabezpieczono kombinerki, które mogły posłużyć do przecięcia kabla, którym pętlarz dusił ofiary. Znaleziono także parasolkę, która mogła być łupem podczas jednego z napadów. Ponadto wiele kabli i sznurów. Milicjanci znaleźli także nietypowe rysunki wykonane przez Plewę. Były to grafiki nagich kobiet z charakterystycznie narysowanymi pasami włosów owiniętych wokół szyi. Ten facet ewidentnie był miłośnikiem duszenia kobiet. Zabezpieczono także odzież oraz obuwie. Wszystkie przedmioty trafiły do badań. Plewa był bardzo podobny do opisu napastnika, który przedstawiały kobiety. Zgadzało się wszystko. Wzrost, kolor włosów, kształt twarzy oraz wiek. Nie ukrywam, że chętnie zobaczyłbym, jak wygląda ten mężczyzna. Zastanawiam się, czy z jego twarzy lub spojrzenia można byłoby wyczytać coś niepokojącego. Zaledwie 1,60 m. Jego postawa na pewno nie budziła grozy. Może właśnie dlatego tak długo grasował bezkarnie. W internecie na próżno szukać zdjęć pętlarza. Jeden z odcinków serii od TVP o tytule Paragraf 148 opowiadał o tej historii. Niektóre z odcinków są dostępne nielegalnie w internecie, ale reportażu o Plewie nie ma nigdzie. Skontaktowałem się z oddziałem telewizji w Warszawie, mając nadzieję, że uda mi się otrzymać kopię tego materiału. No i jeszcze raz może pani powtórzyć? Mówił pan o 2 tytułach. Tak, tak. A drugi to chodzi mi o program Paragraf 148, Kara Śmierci. Jest nieprzegrywane. Nie przegrywamy, jest zastrzeżone. A, czyli tego nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Spróbuję znaleźć coś jeszcze w starych gazetach, ale niestety nastawiam się na to, że zdjęcia pętlarza nigdy nie zobaczę. Jeżeli wy jakimś cudem macie tego typu materiały, proszę o kontakt, ponieważ pętlarz to bardzo ciekawa historia na główny kanał Niediegetyczny. Ale odchodząc już od wizerunku pętlarza, wróćmy do momentu jego zatrzymania. Prokuratura dysponowała obszernym materiałem dowodowym, który pozwolił na przedstawienie zarzutów. W okresie od 13 lipca 1970 do 6 lipca 1972 roku na terenie województwa katowickiego i krakowskiego Krzysztof Plewa systematycznie dopuszczał się napadów na kobiety i obezwładniał je za pomocą zarzucanej na szyję pętli, przy czym godził się na ich ewentualny zgon w wyniku doznawanych obrażeń. Plewa jednak wciąż do niczego się nie przyznaje. Powtarza nieustannie, że jest niewinny i niesłusznie bierze się go za poszukiwanego przestępcę. Ma przecież żonę i dziecko. Dlaczego miałby napadać na kobiety? Podczas jednej z późniejszych rozmów zdradza, że kiedyś był karany za gwałt na małoletniej i trafił przez to do więzienia. W międzyczasie pojawiły się wyniki z laboratorium. Kombinerki znalezione w mieszkaniu Krzysztofa to narzędzie, którym posługiwał się pętlarz. Więcej o kombinerkach i o zdarzeniu, którego dotyczą, opowiadałem w poprzednim odcinku Kryminatorium. Mężczyzna mimo wszystko idzie w zaparte. Sprawia coraz więcej problemów śledczym. Symuluje chorobę psychiczną. Opowiada, że w nocy przychodzą do niego straszne stwory i prosi o święconą wodę. Jest agresywny w stosunku do milicjantów i strażników. Obrywa się także jego kompanom z celi. Wrzeszczy i zachowuje się jak wariat. Krzysztof Plewa stawia warunek. 8 sierpnia 1972 roku powiadamia milicję, że opowie o wszystkim, jeżeli zobaczy swoją żonę oraz dziecko. Funkcjonariusze przystają na jego żądania. Plewa zaczyna mówić o pierwszym napadzie.
Pamiętam to doskonale. Był wrzesień. Tego dnia byłem w Ząbkowicach Będzińskich. Wieczorem spadł deszcz i było ciemno. Siedziałem na dworcu. Przyjechał jakiś pociąg, wysiadło z niego sporo młodych dziewcząt. Wmieszałem się w tłum, upatrzyłem sobie taką jedną. Szedłem za nią. Kiedy zostaliśmy sami, podbiegłem, zarzuciłem na jej szyi kabel od tyłu i lekko zaciskałem. Poddusiłem ją. Kiedy zaczęła rzęzić, uwolniłem pętlę, chwyciłem pod pachy i zaciągnąłem do pobliskiego lasku. Po drodze musiałem ją znów poddusić, bo otrzeźwiała. Gdy zobaczyłem, że ma drgawki, wszystkiego mi się odechciało. Wtedy ona znów odzyskała świadomość. Zapytałem ją o imię. Teresa, odpowiedziała. Ja na to, że myślałem, że Wanda. Potem kazałem jej zamknąć oczy i liczyć do 20. Powiedziałem, że jak skończy liczyć, może otworzyć oczy i wstać. Gdy ona liczyła, ja uciekłem na dworzec. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Od tego czasu Plewa przyznawał się do każdego z 17 napadów. Twierdził jednak, że nie chciał zabić żadnej z kobiet. Miałem gwarancję, że żadnej z kobiet nie zabiję, bo miałem przepracowaną metodę działania. Wypróbowałem ją na sobie jeszcze w młodości. Chciałem się wtedy powiesić. Zrobiłem pętlę i włożyłem w nią głowę. Skoczyłem, ale pętla się urwała, a ja straciłem przytomność. Po jakimś czasie doszedłem do siebie. Było znów zwyczajnie i nic mi nie było. Krzysztof współpracował z milicją. Opowiadał o zbrodniach, jak również wskazywał miejsca ataków na mapie. A podczas wizji lokalnych uzupełniał swoje wyjaśnienia. Co ciekawe, podczas jego napadów milicjanci rozmawiali z jego żoną. Pytali o alibi męża, zastanawiając się, czy może być poszukiwanym pętlarzem. Żyjemy zgodnie. Mój mąż jest bardzo dobrym człowiekiem. Nigdzie się nie wałęsa, nie pije i jest spokojny. Jeszcze ani razu mnie nie uderzył i nie pozwala bić dziecka. Nie wychodzi na spacery, lubi życie domowe. Zdarza się, że przychodzi później, ale jak tylko zostawi samochód w bazie, to zaraz wraca do domu. Warto powiedzieć kilka słów o jego przeszłości. Krzysztof pochodził z biednej rodziny, która nie cieszyła się dobrą opinią. Miał 5 rodzeństwa. Ojciec był alkoholikiem. Dzieci były zaniedbane. Wiele czasu spędzały na ulicy. Kradły i również zaczynały przygodę z alkoholem już od najmłodszych lat. W końcu cała szóstka trafiła do domu dziecka. Tam Plewa skończył szkołę podstawową. Trafił do wojska, ale szybko z niego wyszedł. Założył rodzinę. Urodził mu się syn. Łapał się pracy dorywczych. Przez długi czas pracował jako kierowca. We wrześniu 72 roku, niedługo przed pierwszym napadem, wygrał na loterii syrenkę. To los sprawił, że od tego czasu Plewa mógł bezproblemowo przemieszczać się pomiędzy różnymi miejscowościami, w których atakował bezbronne kobiety. Dlaczego to robił? Ponieważ podniecały go drgawki. Ożenił się z kobietą chorą na padaczkę. Napady drgawek, które miewała, zaczęły go podniecać. Przez wiele lat wspólnego pożycia przyglądał się takim scenom. Z czasem choroba żony ustała, a Krzysztof wiedział, że podobne objawy jak przy ataku padaczki można zaobserwować u podduszanych kobiet. Dlatego zaczął wyruszać na polowania. Jeśli ofiara po zarzuceniu jej na szyję pętli była nieprzytomna, dostawała drgawek, to doznawałem szczególnie mocnego zadowolenia. Dlatego je porzucałem, nie próbując nawet jej obnażyć czy też zgwałcić. Milicjanci zastanawiali się, dlaczego Krzysztof nie atakował w zimie. Zarówno w roku 70, jak i 71 ataki ustawały w październiku i przez kolejnych 5 miesięcy Plewa nie dawał o sobie znać. Wyjaśnienie tej zagadki okazało się bardzo proste. W zimę nie mogłem. Dziewczyny otulają się wtedy szalami, podnoszą kołnierze. Pętla mogła się nie zacisnąć i dlatego wolałem nie ryzykować. Wstydził się tego i żałował. Nie miał o sobie dobrego zdania, jak sam mówił, nie ma chyba gorszej rzeczy na świecie, ale przed tym nie mogę się już obronić. Po wszystkim czułem zawsze obrzydzenie do samego siebie i tak sobie myślałem,
Boże, czemu nie spowodujesz mojej śmierci, żebym ja te dziewczyny nie męczył, bo i tak z tego nie mam żadnej przyjemności. Ani ona, ani ja, ale tylko jeszcze męczę tę kobietę. A właściwie to przyjemność wydaje mi się, że miałem tylko wtedy, gdy kobietę ciągnąłem i miałem ją w rękach. Plewa ubolewał nad losem swoich ofiar. Współczuł im. Plewa niewątpliwie miał zdolności rysunkowe. W celi wykonał wiele szkiców. Ciekawe, czy gdzieś można je jeszcze zobaczyć. W każdym razie, po jakimś czasie, gdy śledztwo dobiegało końca, Plewa ponownie zaczyna udawać wariata. I osiągnął swój cel, ponieważ został poddany badaniom psychiatrycznym. Biegli orzekli, że miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność pokierowania swoim postępowaniem. Przed rozpoczęciem procesu odwołuje swoje zeznania, ale dowodów jest tak dużo, że nie jest to potrzebne do skazania. Po koszmarnym i wyczerpującym szczególnie dla ofiar procesie zapadł wyrok. Sąd wojewódzki, uznając Krzysztofa Plewę winnego wszystkich zarzucanych mu przestępstw, skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Z wyrokiem tym nie zgodził się prokurator, który żądał dla Plewy kary śmierci. Obrona zaś wnosiła o uniewinnienie, zważywszy na stan jego zdrowia psychicznego. Jednak sprawa nie trafiła do Sądu Najwyższego. Krzysztof Plewa zmarł 5 września 1975 roku podczas odbywania kary w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich. Oficjalnie źródła podają, że była to śmierć z przyczyn naturalnych, do której doszło 8 dni przed 5. rocznicą pierwszego napadu. Jednak w niektórych zapiskach dotyczących sprawy można doszukać się informacji, że było to samobójstwo. Może Plewa po raz ostatni chciał odczuć i przeżyć przedśmiertelne drgawki, ale tym razem na własnym ciele. A może było to upozorowane samobójstwo? Może pomogli mu w tym koledzy spod celi? Tego prawdopodobnie nigdy się już nie dowiemy. W internecie nie ma zbyt wiele informacji na temat pętlarza. Poza wskazanym przeze mnie na początku pierwszego odcinka magazynem Detektyw, obszerny opis sprawy znajduje się także w książkach Bogusława Sygita oraz Zenona Borkowskiego i to właśnie z tych lektur głównie korzystałem przy realizacji tego podcastu. Za udział w nagraniu dziękuję kryminatorom, którzy podłożyli swoje głosy w podcaście. Wnieśli dzięki temu do tej mrocznej opowieści coś zupełnie nowego i indywidualnego.